Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chcielibyście, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniem jakichś konkretnych coinów, to śmiało dajcie proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru Wymień Kryptowalut, wymieńbitcoina.pl. Bez zbędnego gadania przejdźmy oczywiście do tego, co dziś najistotniejsze i tu standardowo jak zwykle rozpoczynamy od omówienia bieżącej sytuacji na notowaniach Bitcoina, którego kurs w dalszym ciągu walczy o to, aby nie spaść poniżej poziomu 67 tysięcy dolarów i przyznać trzeba, że póki co tego starania wychodzą całkiem dobrze. Przynajmniej dzisiejszy poranek przyniósł całkiem wyraźne odbicie, bo Bitcoin drożeje o ponad 1100, właściwie 1200 dolarów, w efekcie czego za jednego Bitcoina zapłacić trzeba już prawie 69 tysięcy dolarów, a odbicie od wsparcia w wysokości 67 tysięcy dolarów napędzić mogłoby dalszy rajd wzrostowy w kierunku czy to 71 tysięcy 700, czy dalej 73 tysięcy 200 dolarów i oczywiście nowego ATH, więc tak technicznie rzecz biorąc sytuacja naprawdę zaczyna wyglądać coraz bardziej optymistycznie. Za potencjalnym wzrostem oczywiście przemawia też niewielkie momentum tego ruchu spadkowego, powiedzmy, obserwowanego od 21 maja. Szczególnie, jeżeli zestawi się te tendencje z wcześniejszymi wzrostami, no to odnieść można wrażenie, że tak jak to był impuls wzrostowy, tak to jest tylko forma korekty, po zakończeniu której Bitcoin na ścieżkę wzrostów jeszcze może powrócić. Pozostaje tylko pytanie, czy rzeczywiście ta korekta ograniczy się jedynie do retestu poziomu 67 tysięcy dolarów, czy być może Bitcoin będzie musiał spaść niżej do poziomu 64 tysięcy 700 dolarów. No i tutaj oczywiście warto będzie czekać na końcówkę tego tygodnia, bo w najbliższy piątek, przepraszam, punktualnie o godzinie 14.30 czasu polskiego BLS opublikuje kolejne dane z rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. I tu jak cofniemy się troszeczkę w przeszłość do początku maja, to zauważymy, że właśnie w dniu, w którym publikowany był ostatni raport Non-Farm Payrolls, Bitcoin wzrastał o ponad 3800 dolarów. Wynikało to oczywiście z takiego ochłodzenia się rynku pracy w Stanach Zjednoczonych, z nieoczekiwanego wzrostu bezrobocia i ten najbliższy raport, ta najbliższa publikacja może być tutaj dość istotna, więc ten tydzień zapowiada się dość ciekawie, jeśli chodzi o jakieś prognozy, oczekiwania dotyczące samego piątkowego odczytu, to ten temat nieco szerzej będziemy zgłębiać w najbliższą środę. Wtedy już będziemy mieli prognozy ekonomistów, wtedy też będziemy mogli jakoś się do tego wszystkiego odnieść, więc w środę sobie ten temat omówimy nieco szerzej, natomiast dziś patrzymy tylko technicznie, no to technicznie sytuacja na Bitcoinie wygląda całkiem pozytywnie, szczególnie jeżeli uda się wybronić i nie spaść poniżej 67 tysięcy dolarów, odbicie od tego zakresu mogłoby napędzić fajny wzrost tak naprawdę w kierunku nowego ATH. Kolejnym projektem jest oczywiście Ethereum i jeżeli chodzi o Ethereum, to w tym przypadku przestrzeń do spadków jeszcze jakaś jest, choć być może ona wkrótce zostanie zanegowana, bo w momencie, w którym przygotowywałem tę analizę, to Ethereum było nieco niżej niż jest obecnie. Znajdowało się, no dalej tak naprawdę znajduje się na granicy technicznego oporu w wysokości mniej więcej 3825 dolarów. Tu strefa była testowana notabene, tu jako opór, tu jako wsparcie i tu znowu jako opór. I teraz biorąc pod uwagę, że ten wzrost był spokojniejszy niż ten spadek, no to można było odnieść wrażenie, że to jest jakaś korekta, po zakończeniu której Ethereum osunie się, czy to w kierunku 3700, czy dalej 3650 dolarów. Natomiast cały ten rajd spadkowy, który tu obserwowaliśmy już od początku poprzedniego tygodnia, on z technicznego punktu widzenia bardzo mocno przypominał jedynie formę korekty. Korekty po wcześniejszych szalonych wzrostach. Być może ta korekta będzie nieco płytsza. Być może ta korekta nie doprowadzi do spadku kursu Ethereum w kierunku 3650 dolarów, bo jeżeli ten obecnie testowany pułap bardzo lokalnego oporu zostanie jednak wybity, to tak naprawdę kurs tej kryptowaluty mógłby zmierzać czy to w kierunku
tych wierzchołków z początku poprzedniego tygodnia, czyli to jest granica $3,970, czyli już mówimy o tak naprawdę prawie $4,000 za Ethereum. Dalej, $4,100 mamy kolejny opór, czy tam nieco poniżej tych $4,100 i dalej, gdybyśmy wybili ponad te wierzchołki z marca, no to możemy mówić tak naprawdę o wzrostach w kierunku $4,700-800 i tu już jest tak naprawdę potencjał do wybijania nowego ATH ponad te wierzchołki z listopada 2021 roku, więc technicznie sytuacja naprawdę wygląda coraz bardziej optymistycznie. No a jak to wszystko ma się do notowań altcoinów, które Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami? No, na pierwszy ogień trafia nam Ethereum Classic i trzeba przyznać, że tu powodów do zmartwień przynajmniej na ten moment wielu nie mamy. Mieliśmy na przestrzeni ostatnich dni, ale być może to, co najgorsze, właśnie dobiegło końca, bowiem Ethereum Classic osunęło się w rejon bardzo ciekawego wsparcia, właściwie konfluencji wsparć, bo z jednej strony mam wyznaczony horyzontalny poziom wysokości mniej więcej $28.65, z drugiej strony mamy tak naprawdę też pewnego rodzaju linię tendencji, która jest testowana. Notowania Ethereum Classic osunęły się do tego pułapu dopiero wczoraj, dziś o poranku obserwujemy niewielką reakcję popytową, natomiast oczywiście istotne będzie teraz to, czy kurs tej kryptowaluty będzie w stanie odbić się od tego wsparcia. Nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić dziś o poranku, bo w momencie, w którym ja to nagrywam, mamy godzinę 8:39. Do zakończenia dnia pozostaje kilkanaście godzin i nie należy interpretować świec, które jeszcze się nie zamknęły. Więc wszystko tak naprawdę będzie teraz zależało od tego, czy w ciągu dzisiejszej sesji, najlepiej dzisiejszej sesji, pojawi się w tym miejscu jakaś większa reakcja popytowa, wskazująca na zdecydowane odbicie od obecnie testowanego wsparcia. To mogłoby napędzić wzrost, czy to w kierunku $32.60, dalej $35 czy $36 właściwie, albo nawet $39-40. Natomiast gdyby notowanie Ethereum Classic osunęły się jednak poniżej obecnie testowanego wsparcia, to trzeba by przygotować się na dalszą wyprzedaż. Przy czym ten dalszy spadek nie musi być jakiś szczególnie duży, bo kolejne wsparcie, bardzo fajne wsparcie, mamy już w rejonie mniej więcej $26.50 i wyznacza je linia tendencji wzrostowej, którą ja kreślę od dołków z drugiej połowy października ubiegłego roku. Ta linia była testowana już m.in. na początku stycznia tego roku, była testowana w kwietniu i to dwukrotnie, była testowana w połowie maja, więc jest to bardzo, bardzo fajne wsparcie, natomiast być może w ogóle do niego nie będziemy musieli się osunąć, być może Ethereum Classic już tutaj zatrzymuje się po to, by wkrótce na ścieżkę wzrostu w sobie powrócić. Kolejnym projektem, który zaproponowaliście do przeanalizowania, jest Gala. I w tym przypadku też sytuacja zaczyna wyglądać coraz bardziej optymistycznie, bo po tym, jak na przestrzeni ostatnich dni panował tu swego rodzaju marazm, tak poniedziałkowy poranek przyniósł całkiem wyraźne odbicie. Wyraźne, bo ta zwyżka przekracza już 8%. I jeżeli tylko ten rajd wzrostowy będzie kontynuowany, to myślę, że notowanie Gali mogłyby w najbliższym czasie powrócić sobie w rejon 5 centów, czy nieco ponad. Ja mam techniczny opór wysokości 5,1 centa, czyli 0,051. To jest też pułap, który wypada relatywnie blisko mierzenia 50% korekty Fibonacciego z tego wcześniejszego ruchu spadkowego i tak naprawdę dopiero wyjście powyżej tego zakresu można by odbierać tak naprawdę bardzo, bardzo optymistycznie. No bo jakby nie patrzeć, notowania Gali utrzymują się już od połowy kwietnia w trendzie bocznym. To jest taka klasyczna konsolidacja, ale konsolidacje są formacjami korekcyjnymi, więc przynajmniej ze statystycznego punktu widzenia, jeśli wcześniejszy ruch był spadkowy, no to prawdopodobieństwo jest większe, że notowania mogą wybić z tego układu dołem niż górą. Natomiast to jest tylko statystyka. Statystyka, która daje nam jakąś statystyczną przewagę nad rynkiem, ale to nie oznacza wcale, że zawsze z konsolidacji rynek musi wybijać w tym kierunku, w którym wcześniej zmierzał. Raz na jakiś czas wybija w kierunku przeciwnym, no i teraz jeżeli na szerokim rynku kryptowalut pojawi się całkiem sporo optymizmu, no to myślę, że Gala też mogłaby na tym wszystkim skorzystać. A wyjście ponad granicę 5 czy 5,1 centa mogłoby zainicjować nam dalszy rejd wzrostowy nawet w kierunku tych wierzchołków z pierwszej połowy kwietnia, czyli mówimy tutaj o pułapach tak naprawdę w rejonie 7 czy nieco powyżej 7 centów i to już jest zasięg naprawdę całkiem
przyzwoity. Ok, kolejny projekt to jest Polkadot, projekt, który zresztą podobnie jak wiele znajduje się w rejonie technicznego wsparcia. W tym przypadku jest to lokalny pułap, pułap w rejonie $6.85 plus niewiele niżej przebiega także linia tendencji wzrostowej wyznaczająca dolne ograniczenie obserwowanego od połowy kwietnia równoległego kanału wzrostowego. Właściwie z tym równoległym kanałem wzrostowym to trzeba powiedzieć, że troszeczkę przesadziłem, no bo o ile linia tendencji ta dolna rzeczywiście była testowana kilkukrotnie, tak górne ograniczenie było testowane tylko na początku dwukrotnie, a później już żaden kolejny wierzchołek do tego pułapu nam nie dotarł. Natomiast jeżeli odbijemy od obecnie testowanego pułapu cenowego, to tak naprawdę notowania Polkadot mogłyby wzrastać sobie. Oczywiście nie nastawiam się od razu na jakąś paraboliczną hossę, ale zwyżka w kierunku czy to $8.14-15 czy $8.45 wydaje się tu jak najbardziej sensowna i to jest realny zasięg dla takiego krótkoterminowego rajdu wzrostowego. Ok, lecimy dalej. Dogecoin. No tu powodów do optymizmu nie ma. Być może się w najbliższym czasie pojawią. A mówię, że nie ma, bo notowania Dogecoina odbiły się w ostatnim czasie od oporu wysokości 17,5 centa i sobie spadały. Dopiero, no i patrząc tak technicznie, no to można by oczekiwać, że jak odbijamy się od tego pułapu, to ponownie będziemy zmierzać w kierunku linii tendencji wzrostowej, już wcześniej pokonanej tak naprawdę, czyli to jest granica w wysokości mniej więcej 13,5, no trochę powyżej 13,5 centa. Jak sobie przybliżymy jednak nieco bardziej sytuację, weźmiemy pod uwagę też szerszy kontekst, czyli analizę szerokiego rynku kryptowalut, weźmiemy pod uwagę to, że notowania wielu projektów znajdują się w rejonach technicznych stref wsparcia, że pojawiły się w rejonie tych większe reakcje popytowe, no to na notowaniach Dogecoina też można dostrzec, że kurs osunął się w rejon technicznego wsparcia. Co prawda, jest to bardziej lokalna strefa, nie jest to żaden ponadprzeciętnie istotny poziom, który byłby testowany w przeszłości 5, 6, 10 razy. Był testowany tu lokalnie bardzo krótko jako opór i tu raz jako wsparcie. Teraz jest testowany ponownie. Jest to granica w wysokości 15,7 centa, czyli 0,1570. Natomiast widać, że w poniedziałek o poranku rzeczywiście pojawiła się tutaj jakaś presja popytowa. No i ewentualne odbicie od tego pułapu mogłoby zainicjować wzrost, przy czym pierwszy opór mamy w wysokości 17,5 centa. Dopiero wyjście powyżej tego zakresu mogłoby napędzać dalszą zwyżkę, czy to w kierunku 20 centów, czy dalej nawet powyżej 22 centów, ale rzeczywiście taki lokalny poziom wsparcia możemy sobie tutaj na notowaniach Doge'a wyznaczyć. My idziemy dalej, patrzymy na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach Solany. No i zaskoczeniem chyba już dla nikogo nie będzie, jak powiem, że Solana też jest w rejonie technicznego wsparcia. W tym przypadku jest to granica mniej więcej $160, poziom, który był testowany jako opór w drugiej połowie kwietnia, był testowany jako opór w pierwszej połowie maja, wcześniej niedokładnie notowania do niego spadały między tam powiedzmy 19-20 marca bieżącego roku, teraz też jesteśmy w okolicy właśnie tego pułapu. Nie ma tu jeszcze, jak na ten moment, żadnej ponadnormatywnie dużej reakcji popytowej, poranne wzrosty to jest raptem 1,5%, $2.37 na ten moment, więc naprawdę ta zwyżka jest póki co raczej symboliczna, natomiast jeśli ta presja popytowa na przestrzeni kolejnych godzin się pojawi nieco większa, jeśli notowania Solany odbiją od obecnie testowanego wsparcia, wówczas powrócić one mogłyby na ścieżkę wzrostów, a tu realnym zasięgiem dla takiej zwyżki wydaje mi się nawet okolice tych marcowych i kwietniowych szczytów, czyli okolice powiedzmy $205-209, mniej więcej to jest taki przedział, do którego Solana mogłaby w najbliższym czasie podążać. Ok, lecimy dalej. WorldCoin. Tu sytuacja wygląda nieco inaczej, bo właściwie nie jesteśmy aż tak blisko technicznego wsparcia, a jesteśmy pomiędzy wsparciem a oporem. W sensie każdy rynek, prawie każdy, jest pomiędzy wsparciem a oporem. Tylko tutaj zakres od do jest relatywnie wąski. Właściwie można przyjąć, że notowania WorldCoina znajdują się w konsolidacji, a właściwie gdyby tak nieco dokładniej to przeanalizować, to one znajdują się w podwójnej konsolidacji. I teraz tak, najpierw mieliśmy ruch spadkowy, później od połowy kwietnia szerszą konsolidację między 4,40 a 6,15. W międzyczasie notowania od połowy maja utknęły wewnątrz węższej konsolidacji między 4,40 a 5,25. Cechy wspólne obu tych formacji są takie, że mają dokładnie to samo dolne ograniczenie i obie powstały po wcześniejszych spadkach. Tu mieliśmy większe spadki i większą konsolidację, tu mieliśmy mniejsze spadki i mniejszą
konsolidację. Więc tak naprawdę powodów do optymizmu tego krótkoterminowego zbyt wielu tutaj nie mamy. Te mogłyby się pojawić w sytuacji, w której notowania Worldcoina wybiją ponad 5,25, wtedy można by oczekiwać wzrostu w kierunku 6,15, natomiast dopiero wyjście powyżej 6,15 dolarów mogłoby zainicjować nieco większy rajd wzrostowy, rajd czy to w kierunku 7,50, czy dalej 8,80, 8,90, albo nawet gdzieś w kierunku 12 dolarów. Póki co, póki jesteśmy wewnątrz tego zakresu, to sytuacja aż tak bardzo optymistycznie nie wygląda, a gdyby doszło do zejścia poniżej 4,40, no to notowania Worldcoina mogłyby spadać nawet w kierunku 2,90-3,30. To jest taka pewna strefa, dość szeroka strefa wsparcia, na którą myślę, że warto tutaj zwracać uwagę. Ok, lecimy dalej. Zerknijmy sobie na notowania Fantomu. W tym przypadku sytuacja zdecydowanie bardziej optymistyczna, dlatego że notowania Fantoma osunęły się w ostatnim czasie w rejon technicznego wsparcia. Bardzo fajny pułap 77 centów, testowany jako wsparcie jeden, drugi raz, jako opór. Tu znowu jako wsparcie, już był testowany 23 maja. Jest testowany teraz od kilku dni. Jest to też strefa, która wypada może nie super precyzyjnie, ale bardzo, bardzo blisko złotej proporcji, czyli mierzenia 61,8% korekty Fibonacciego z tego wcześniejszego impulsu wzrostowego. Dziś o poranku mamy zwyżkę przekraczającą już 6%, no teraz symbolicznie poniżej, bo się zmieniło, ale to jest wzrost o 6%. Jeżeli tylko rzeczywiście odbijemy od tego wsparcia, to myślę, że Phantom mógłby zmierzyć sobie, no z jednej strony kierunek ostatnich wierzchołków, czyli 93 centy, mniej więcej to jest fajny opór, dalej dolar i 3 centy, dalej dolar i 14-15 centów, więc potencjalne wzrosty jak najbardziej mają tutaj całkiem fajną przestrzeń, a my idziemy dalej, zerkamy sobie na to, co dzieje się aktualnie na notowaniach Algorand. No i tu chciałem powiedzieć, że sytuacja do najbardziej optymistycznych nie należy, a nie należy dlatego, przynajmniej z technicznego punktu widzenia, że tak jak wiele altcoinów rzeczywiście dotarło do technicznych wsparć, odbija od tych technicznych wsparć, tutaj żadnego takiego bardzo istotnego wsparcia nie mamy, nie testujemy. Oczywiście były jakieś spadki, jak sobie przybliżymy sytuację, no to możemy naciągać rzeczywiście, ale prawda jest taka, czy gdyby nie to, że na szerokim rynku kryptowalut mamy reakcje popytowe, które sygnalizują potencjalne odbicia od wsparć. Czy w tym przypadku wyznaczyłbym wsparcie w wysokości 18 centów? Prawdopodobnie nie, prawdopodobnie w ogóle nie zwróciłbym uwagi na tę strefę i oczekiwałbym raczej kontynuacji ruchu spadkowego w kierunku 16,5-17 centów. To by był taki zasięg dla krótkoterminowego rajdu spadkowego i w mojej ocenie to, co może ewentualnie przyczynić się do odbicia tutaj na notowaniach Algorand, to jest ten optymizm, który może ponieść za sobą cały szeroki rynek kryptowalut. Natomiast gdybym patrzył na notowania Algo tylko z perspektywy tego jednego wykresu, pomijając to, co dzieje się na szerokim rynku kryptowalut, to absolutnie nie wyznaczałbym obecnie testowanego pułapu jako jakieś istotne wsparcie, od którego kurs może odbijać. No i teraz do jakich wniosków nas to prowadzi? Dość prostych i oczywistych, że jeżeli już patrzymy na rynek kryptowalut, to warto patrzeć na ten rynek z perspektywy szerszego horyzontu. Nie ograniczać swoich analiz tylko do jednego wykresu, ale patrzeć szerzej. Spojrzeć sobie na kilka, na Bitcoina, na Ethereum, na 5-10 innych altcoinów. To buduje pewien kontekst, a kontekst w przypadku analizy rynku krypto ma bardzo duże znaczenie, bo to jest rynek bardzo silnie dodatnio ze sobą skorelowany. Więc jeżeli widzimy sytuację, że na notowaniach 60, 70, 80% altcoinów widzimy reakcje popytowe pojawiające się w okolicy istotnych stref wsparcia, to nawet jeżeli na jakimś projekcie, tak jak tutaj, takiego istotnego wsparcia nie ma, ale reakcja popytowa jest podobna, to jeżeli szeroki rynek altcoinów odbije się od tych swoich wsparć, to tutaj też mogą pojawić się jakieś wzrosty, mimo tego, że rzeczywiście ja żadnego wsparcia istotnego bym tu nie wyznaczył. Jeśli chodzi natomiast o perspektywy, to oczywistym jest, że najbliższym położonym oporem jest tu granica mniej więcej 20 centów i to jest poziom, na który warto zwracać uwagę. Natomiast gdyby udało się wybić ponad te 20 centów, czyli chodzi oczywiście o wierzchołki tutaj z pierwszej połowy maja i końcówki maja, jeśli wybijemy ponad 20 centów, to ta zwyżka mogłaby być kontynuowana nawet w kierunku 22,5 centa, więc zasięg nie jest może gigantyczny, ale też nie jest wcale taki najmniejszy. Ok, idziemy dalej, zerknijmy sobie na to, co dzieje się na notowaniach Golema i w przypadku Golema
Możemy nawet zaobserwować, że kurs nie tyle dotarł do wsparcia, co osunął się poniżej wsparcia i wydarzyło się to tak naprawdę w miniony weekend. Kurs osunął się wówczas w sobotę dokładnie poniżej poziomu 50 centów. No i z technicznego punktu widzenia jest tak, że jeżeli notowania osuwają się poniżej jednego wsparcia, to mogą kontynuować rajd spadkowy w kierunku kolejnego wsparcia. Więc abstrahując od szerokiej sytuacji na rynku kryptowalut, tak naprawdę w tym przypadku szacować moglibyśmy i oczekiwać kontynuacji spadku nawet w rejon 43 centów, bo tam dopiero to kolejne wsparcie mamy zlokalizowane. Natomiast jeżeli ten optymizm, który obserwujemy dzisiaj o poranku, będzie kontynuowany i on będzie nieco większy, to być może dojdzie tu do zanegowania tych sobotnio-niedzielnych spadków i być może notowania Golema powrócą ponad 50 centów. Być może gdyby ta zwyżka dzisiejsza zakończyła się powyżej pułapem 50 centów, będziemy mieli nawet do czynienia z prowzorstwową formacją objęcia hossy i to bardzo ładnie negowałoby ten weekendowy spadek. Póki co to się nie wydarzyło. Póki co jesteśmy poniżej pułapu 50 centów, więc ten scenariusz zakładający spadek do 43 w dalszym ciągu jest jeszcze w grze, choć jeżeli ten optymizm się utrzyma, który ten optymizm poranny, no to oczywiście sytuacja może się diametralnie na przestrzeni kilku kolejnych godzin zmienić. I na koniec tego dzisiejszego spotkania, żeby też było bardzo optymistycznie, mamy BNB, a więc Binance Coin Upgrade, który tylko o poranku, mamy godzinę 8.53, zyskuje już prawie 5%. Sam wzrost sprawił, że obecnie testujemy opór w wysokości $633, czyli horyzontalny opór wyznaczający górne ograniczenie formacji trójkąta prostokątnego zwyżkującego układu, który obserwujemy sobie już od połowy marca bieżącego roku. Na przemiennie mieliśmy wzrosty, spadki i tak dalej. Teraz jesteśmy w rejonie górnego ograniczenia tego układu i jeżeli tylko ten opór zostałby wybity, to moglibyśmy oczekiwać wzrostu w kierunku czy to $680, czy dalej tak naprawdę nowego ATH, więc podsumowując, no widać, że sytuacja na rynku kryptowalut zaczyna być coraz bardziej optymistyczna. Rzeczywiście ostatnie dni przyniosły pewne spadki, ale w wielu przypadkach te wyprzedaże zatrzymały się na granicy naprawdę istotnych stref wsparcia, gdzie dziś o poranku pojawiły się całkiem wyraźne presje popytowe. Jeżeli odbijemy, no to naprawdę kolejne dni mogą przynieść ze sobą bardzo fajny wzrost. Tu myślę, że takim katalizatorem fundamentalnym może być piątkowy raport z rynku pracy, ale jak wypadnie ten raport, zobaczymy w piątek o 14.30, natomiast my w środę jeszcze przyjrzymy się tej publikacji nieco bliżej, zobaczymy sobie, jak rynek reagował w przeszłości, przynajmniej w ubiegłym miesiącu. Na tę publikację zerkniemy sobie na szacunki ekonomistów, jakiego odczytu oni oczekują. No i oczywiście poznacie też mój komentarz, jak ewentualnie rynek może zareagować, jeżeli odczyt będzie gorszy, lepszy albo taki, jak oczekują właśnie ekonomiści. Więc z mojej strony to było na tyle. Jeśli materiał się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę, w komentarzu dajcie znać, jakie coiny chcielibyście, abym przeanalizował dla Was w przyszłym tygodniu. No i cóż, do usłyszenia w środę. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Cześć!